Pod koniec ubiegłego roku premiera miała od lat oczekiwana i jak się okazało wybitna modyfikacja do Gothica 2 pod tytułem Kroniki Mertany Archolos. Jakiś czas temu udało mi się w końcu przejść i muszę przyznać, że wciągnęła mnie tak samo jak oryginalne Gothiki, więc jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać, to naprawdę polecam. No ale przejdźmy do sedna. Po przejściu stwierdziłem, że skoro zrobiłem już filmy ze 100 ciekawostkami o Gothiku 1, 2 i 3, to nic nie stoi na przeszkodzie, a jest to wręcz wskazane, żeby zrobić taki film o Kronikach Mertany. Mam nadzieję, że pomimo intensywnej przez was eksploracji wyspy Archolos, uda mi się was czymś zaskoczyć. Zapraszam do oglądania. Jeżeli odpalimy grę 24 grudnia, ja specjalnie zmieniłem sobie właśnie datę na kalendarzu w komputerze, żeby wam to pokazać, to jeśli posiadamy dom w Starym Mieście, będziemy mogli w kąciku frakcyjnym postawić choinkę. Oprócz tego możemy również ustawić świąteczną tapetę i dzięki temu będziemy mieli w całym domu rozwieszone świąteczne ozdoby. Na samym początku gry możemy podejść do kraty i zagadać jednego z przemytników. Dostaniemy przy okazji 50 punktów doświadczenia. Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Chwilę później, po dopłynięciu do brzegu, jeśli za nim zagadamy do Jorna, z powrotem wypłyniemy w morze, pożre nas potwór morski. Co ciekawe, większość nazw różnych miejsc w mieście Archolos, to znaczy karczm czy innych przybytków, nawiązuje swoimi nazwami do innych modów do Gothica. Wystarczy wymienić Lombard Czas Zapłaty, Sklep Złote Wrota czy Zamtus Mroczne Tajemnice. Czy wiedzieliście, że jeżeli podpłyniemy do przystani Łotrów przed trzecim rozdziałem lub po prostu spróbujemy dostać się tam w pław za pierwszym razem, to odpali się cutscenka i zostaniemy zabici? Podobna sytuacja ma miejsce, gdy spróbujemy dostać się do miasta drogą wodną. Na jednym z murów w mieście znajduje się grafika Harnash Gaming. Z kolei na innym możemy dostrzec graffiti rodzin z Grove Street znane z GTA San Andreas. Przy okazji z gry GTA San Andreas też zrobiłem film o 100 ciekawostkach. Swoją drogą, podczas rozmowy z Katem, możemy usłyszeć nawiązanie do słynnej wypowiedzi Skryby z filmu Asterix i Obelix – Misja Kleopatra. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Gdy przyniesiemy Mironowi 45 starych monet, ten podaruje nam stary miecz, przypominający nieco klucz. Okazuje się, że faktycznie jest on kluczem do starożytnego budynku, mieszczącego się gdzieś na południowych bagnach. Przy okazji eksploracji odblokujemy osiągnięcie Archeolog. Jest to na pewno jedno z ciekawszych miejsc w grze. Oprócz dostania się do miasta w normalny sposób, możemy również wejść do niego kanałami, czy nawet możemy do niego zostać wwiezieni w beczce. A wiedzieliście o istnieniu ukrytego zakończenia tej gry? Mówię ukrytego, chociaż gdyby to nie była gra, to logicznie rzecz biorąc byłoby to najnormalniejsze zakończenie, bo kto z was, gdyby porwano mu brata, spełniał zachcianki różnych ludzi dookoła, zamiast skupić się na najważniejszym, czyli właśnie poszukiwaniu zaginionego brata? Tak, Jorna da się uratować i wtedy gra kończy się już w rozdziale czwartym. Aby do tego doprowadzić, musimy wykonywać tylko zadania z wątku głównego i musimy dostać się do miasta kanałami, bądź przekupując bezimiennego strażnika bramy za minimum 75 sztuk złota. Czy Dima i Lorenzo mają romans? Nie wiem, ale wiem, że spotykają się ze sobą pomiędzy 1:30 a 2:00 w nocy za budynkiem Gildii Kupieckiej, więc jeżeli po prostu nie spiskują, to całkiem możliwe, że tak jest. Co ciekawe, aktorzy grający kiedyś rolę Karola Krawczyka oraz Norka w serialu Miodowe Lata, panowie Cezary Żak oraz Artur Barciś, podłożyli głosy kilku postaciom w tej modyfikacji, z czego niektóre ich role to easter eggi. Weźmy na przykład takiego Ergo i Bevina. Głosy owych pszczelarzy zostały podłożone przez pana Żaka i Barcisia, a ponadto Ergo, grany przez Żaka, zleca nam misję pod tytułem Miodowe Lata. Jak się masz? Nasza przygoda z niebieskim bzem przekonała mnie, że eksperymentowanie nie zawsze jest opłacalne. Poza tym znajdujący się w kanałach kanalarze, na których został wystawiony list gończy, również mają podłożone głosy przez tych aktorów, a przecież w serialu Krawczyk nazywał tak Norka ze względu na wykonywany przez niego zawód. Opis czarodzieja, którego opisuje Kaspar, którego możemy spotkać przed siedzibą Magów Ognia, nawiązuje do Gandalfa z Hobbita i Władcy Pierścieni Tolkiena. Podczas wykonywania misji w przystani Łotrów możemy spotkać się z nawiązaniem do Klocucha i jego filmu Bajka TV Gry. Oj, trudne. Trudne się wylosowało. Czy zauważyliście, że Kessel, który od pewnego momentu staje się naszym głównym sojusznikiem w grze, śledzi nas już od 4 rozdziału? Można spotkać go w różnych miejscach, w których przebywamy, przebranego za przeróżne postacie, lecz zdradza go twarz i jego głos. Poza tym on sam mówi nam, że obserwował nas od jakiegoś czasu. Hej. Niestety jestem zajęty, nie pomogę ci. A czy wiedzieliście o dwóch ukrytych kufrach w siedzibie Gildii Araxos? Aby do nich dotrzeć, należy użyć przełącznika ukrytego w lampie w innym pomieszczeniu.
Pewien człowiek w kanałach pod Archolos nawiązuje do aktualnie panującej na świecie pandemii, częstując nas zupą z nietoperza. Zresztą, co złego może zrobić ci zupa z nietoperza? Spadający z drzewa na bagnach Ratius i notatka przy nim nawiązują do postaci maga Tartiela i jego notatki z gry The Elder Scrolls 3 Morrowind. Pewna postać, którą możemy spotkać w grze, jest aluzją do stereotypowej postaci gracza i może trochę też do samego bezimiennego. Innym nawiązaniem do The Elder Scrollsów, tym razem do Skyrima, jest dialog z przywódcą tropicieli Gildii Araxos, Garrosem, po zdecydowaniu się na dołączenie do tropicieli. Tylko pamiętaj, jeśli mnie zawiedziesz, to skończysz nie z jedną, ale dwoma strzałami w kolanie. Easter eggiem jest również wnętrze wielkiego wulkanu na wyspie, w którym znajduje się statek UFO. Oprócz statku pojawiają się tu również postacie, które chyba nie są już potrzebne w grze. Szanowany obywatel, chodzący w samych gaciach, ale uważający, że ma na sobie jakieś szaty, jest oczywiście aluzją do króla z baśni Nowe Szaty Króla, autorstwa Hansa Christiana Andersena. Być może część z was o tym wie, ale tak się składa, że bestią z zadania Bestia z Archolos, na którą polujemy w pobliżu Silbach, nie jest, jak nam to sugerowano, stworzony przez orków zębacz, tylko jeden z uczestników polowania, sam Detlov. Przy okazji, po pokonaniu go, znajdziemy przy nim łuk Ramzeja, który zapewne dostał w nagrodę za upolowanie fałszywej bestii. Więc jeżeli dostaliśmy wcześniej miecz Ramzeja, skompletujemy w ten sposób trochę taki ramzejowy zestaw. W obozie węglarzy dostajemy misję na pozbycie się zagrażających im zębaczy, które mogą być naprawdę ciężkie do pokonania na początku gry. Czy wiedzieliście, że możemy zabić je, strącając ten kamień z góry? A czy wiedzieliście, że jeżeli mamy już swój dom w Starym Mieście i postawimy sobie w ogrodzie posąg Beliara, po czasie pojawi się na naszym terenie kilku oburzonych i zmartwionych mieszkańców miasta? Jak nie dasz mi spokoju, to rzucę na ciebie klątwę. Pan Ciemności na pewno mnie wysłucha. Potężny wojownik o imieniu Saradok, czy Saradoc, z którym możemy stoczyć pojedynek, po którego wygraniu otrzymamy 5 punktów nauki, nawiązuje do youtubera Saradoka, który słynie ze speedrunowania Gothica i który ponoć jako pierwszy ukończył Gothic 2 Noc Kruka na 60 levelu. Dlatego też postać o imieniu Saradok ma zresztą 60 level. Pewna randomowa postać starca, która krzyczy, żeby wezwać maków wody, ale nie dla niego, nawiązuje do pewnego hitu internetu, w którym starszy mężczyzna krzyczy, żeby zadzwonić po karetkę, ale nie dla niego. Po wpisaniu słynnego kodu Marvin, aktywującego pozostałe kody w grze, główny bohater skomentuje tę sytuację. Tak, to ja. Różni bezdomni grający na flecie grają melodie nie tylko te znane z uniwersum Gothica, ale też z rzeczywistych piosenek, różnych hitów czy melodie ze znanych filmów. W pewnej opuszczonej chacie, której położenie wysiedla się wam teraz na mapie, po godzinie 22 pojawia się duch. Czy wiedzieliście, że pod latarnią naprzeciwko bursztynowego wybrzeża znajduje się ukryta jaskinia, a w niej skarby i ciało martwego kapitana o imieniu Celebrindal? W pewnej jaskini, której położenie też wysiedla wam się teraz na ekranie, za pomocą kodów można wejść do ukrytej krypty, która jest easter eggiem od twórców gry, a świadczą o tym opisy przy szkieletach, jak na przykład Milo. Zabicie Fabio w 4 rozdziale pod Wilczym to kanon. Niedaleko zachodniego wejścia do miasta, obok wodospadu, znajdziemy ukryty szkielet, a wraz z nim kilka przedmiotów. Podczas rozgrywki spotykamy bardzo wiele postaci, znanych już z Gothica 1 czy 2, bądź są po prostu wspominani przez inne postacie. Wystarczy wymienić pojawiających się Bloodwina, Kyla czy Homera, czy wspominanego Lee. O niektórych z nich dowiadujemy się również, jak trafią do Górniczej Doliny, a w przypadku innych możemy się nawet do tego przyczynić. Jeżeli mamy przy sobie 10 tysięcy sztuk złota i posiadamy własny dom w Starym Mieście, możemy jako kącik frakcyjny wyposażyć dom w górę złota. W każdej chwili możemy wziąć też to złoto z powrotem. A zauważyliście, że lichwiarza można spotkać już w 1 rozdziale w wiosce Silbach? Znajduje się tu zapewne z powodu Jorna, którego zlecił porwać swoim ludziom i który jakiś czas później zostaje właśnie uprowadzony. Swoją drogą być może zastanawia was, dlaczego Volker w ogóle porwał Jorna. Odpowiedź na to pytanie możemy uzyskać od Kurta, a tak właściwie to z jego notatek. Skąd je wziąć? Po tym jak Kurt zniknie, należy przeczytać pozostawioną przez niego na balkonie w karczmie Helgi notatkę, a następnie musimy pogadać z Helgą i przeczytać kolejny list. Potem udajemy się do kanałów i docieramy do miejsca, które powinno wam się wyświetlać teraz na mapie. Znajdziemy tu niestety zwłoki wujka Marvina, a przy nich 3 notatki.
Dowiadujemy się z nich, że Kurt nie był zadowolony z przybycia swoich bratanków. Przeszukał Jorna, gdy ten był otruty i znalazł przy nim pierścień z akwamarynem. Postanowił więc zaproponować lichwiarzowi kupienie tego pierścienia, gdyż wiedział, że ten je zbiera. Volker stwierdził więc zapewne, że Jorn należy do Wodnego Kręgu i kazał go porwać, przesłuchać i zlikwidować. A czy Jorn rzeczywiście należał do Kręgu? Tego nie wiem, ale z rozmowy z Coenem, czy jak on tam miał, dowiadujemy się, że Jorn obracał się wcześniej w dziwnym towarzystwie, więc mogło tak być. Na obszarze kanałów znajduje się ukryte harnasiowe pomieszczenie, do którego dostać się możemy jedynie za pomocą kodów. Podczas przesłuchiwania schwytanego orka przez Oliwiera, ten cytuje fragment remiksu Gothic Rap Ulumulu autorstwa Piotr D48. Być może zastanawialiście się, do czego potrzebne są podejrzane tasaki z wyrytymi na nich imionami. Możemy włożyć je do skrzyni na szczycie spalonej chaty niedaleko pszczelarzy. Po tym jak to zrobimy, w chacie pojawią się tańczące szkielety o takich samych imionach, jakie wyryte były na tasakach. Poza tym owe imiona nawiązują do członków polskiego zespołu Tasak. Podczas rozmowy z Rasko spotykamy się z nawiązaniem do pewnego polskiego mema, znanego jako Księcioniu daj 2 złote. Za dużo chciałbyś wiedzieć, a z takiego źródełka. O świętym Virgilio? Nie. Tak myślałem. Tej opowieści nie usłyszysz od wyznawców Adanosa. Opowiadana przez Maga Ognia Tengrala historia o świętym Virgilio nawiązuje do opowieści o Darcie Plagiusie, którą kanclerz Palpatine, przyszły imperator, opowiedział Anakinowi Skywalkerowi w Zemście Sithów. Pewna kusza w grze o nazwie Kusza Nieznajomego ma napisane w opisie, że na kuszy widnieją inicjały DD. Jest to prawdopodobnie aluzja do Daryla Dixona z The Walking Dead. Zapewne wiecie o istnieniu gadającego szkieleta Feina, którego odnaleźć można na bagnach, tych niedaleko Wilczego Leża. Naszym zadaniem jest pomóc mu odejść z tego świata. Aby to zrobić, musimy potraktować go zaklęciem wypędzenie zła. Ale czy wiedzieliście, że jego kość możemy dać psu znajdującemu się niedaleko kowala w mieście? Przy okazji, Fane jest nawiązaniem do postaci o tym samym imieniu z gry Divinity 2 Original Sin. Niedaleko Fane'a znajduje się też jaskinia, w której słychać uderzenia młota kowalskiego. Lecz gdy podejdziemy do kowadła, nikogo tam nie znajdziemy, a dźwięki ustaną. Za pomocą kodów możemy przekonać się, że gdy się oddalimy, przy kowadle pojawia się taka sztuczna postać, zapewne po to, żeby po prostu coś te dźwięki wydawało. Owa postać ma też przy sobie tajemniczy dziennik. Na strychu pewnego domu w dzielnicy rzemieślników spotkamy szczurołapa, od którego otrzymamy flet, na którym sami możemy grać. Na jednym z trudno dostępnych murów w mieście możemy znaleźć ukrytego strażnika miejskiego. Hej, ty! Miasto z tej wysokości wygląda bardzo spokojnie. Tak czy siak, jak do diabła się tu dostałeś? Przefrunąłeś? Znajdujący się niedaleko chaty Bodowina, Bart Terry, śpiewa piosenkę, którą mogliśmy usłyszeć w innym modzie, Mrocznych Tajemnicach, w karczmie się kacza. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. W nocy za ratuszem spotykamy prawdopodobnie randkujące ze sobą dwie obywatelki. Po tym jak je spotkamy, dadzą nam nawet 150 sztuk złota. Przywoływani za pomocą kodów Rockefeller i Character Helper posiadają inne twarze niż w Gothic 2 i obaj noszą okulary przeciwsłoneczne. Swoją drogą wydaje mi się, że Character Helper posiada twarz Marvina. Kolejną ukrytą jaskinię ze skarbem możemy znaleźć niedaleko miejskiego kościoła Inosa za takim małym wodospadzikiem. Spotkanie z pewnymi poszukującymi nas ludźmi Volkera jest za to nawiązaniem do pingwinów z Madagaskaru. Poza tym imiona tych ludzi nawiązują też do starej gotikowej machinimy pod tytułem Łowcy Nagród. Męczy was szukanie za każdym razem w ekwipunku pochodni, gdy wejdziecie do ciemnego pomieszczenia? Tak się składa, że Marvin od razu ją wyciągnie i schowa po naciśnięciu przez was klawisza przecinek bądź literki T jak torch, czyli po angielsku pochodnia. Na tym drzewie w porcie znajduje się eliksir zręczności. Zastanawia was, o co chodzi z imiennymi nazwami niektórych broni, z którymi i tak nic nie możemy zrobić? Są to prawdopodobnie bronie ponazywane tak przez patronów wspierających projekt, gdyż o nazwaniu własnej broni mówił jeden z progów na Patronite. Siedzenie na tronie Ulryka pod jego nieobecność jest w Wilczym Leżu bardzo surowo karane. Przy okazji Wilczego Leża, na jednej z półek skalnych nad chatami w Leżu, możemy znaleźć szalonego wilczego syna z głową wilka zamiast ludzkiej. Możemy podarować mu zwój przemiany w wilka i przy okazji znajduje się przy nim Szczaw Królewski. Jeżeli w czwartym rozdziale przekonamy Fabio i jego ludzi, żeby zamieszkali na mglistych moczarach, w piątym rozdziale okaże się, że zniknęli. Poza tym, jeżeli przyjdziemy na moczary w nocy, będą działy się tam dziwne rzeczy. Może na przykład podbiec do nas jakiś randomowy zombie, by po chwili zniknąć. A po jakimś czasie na bagnach pojawi się nawet sam Fabio, lecz już w postaci zombie. Fabio, ty biedny sukinsyn. I po tym wszystkim zginiesz w godzinę.
Widzieliście kiedyś wielkiego trolla biegającego sprintem? Możemy takiego spotkać przy jednej z jaskiń w grze po wcześniejszym załatwieniu kilku młodych troli. Niektóre z osiągnięć, które możemy zdobyć podczas przechodzenia Kronik Myrtany, nawiązują swoimi nazwami do memów, seriali czy tekstów piosenek. Wystarczy wymienić ukrytą prawdę, a to dopiero początek, czy mój dom to te szare ulice. Obok wykopalisk pod miastem możemy znaleźć dziwny kamyk, po którego podniesieniu przebudzimy uśpionego w pobliżu golema. Nieopodal wioski Silbach za wodospadem znajduje się zamieszkana przez żaboludzi ukryta jaskinia. Podczas szukania z Moritzem jego skarbów, ten nawiązuje do zakopanych skarbów Grega z Gothica 2 Noc Kruka, mówiąc do Marvina, że chyba nie myślał, że na trawie będzie leżał wielki czerwony krzyżyk z desek. Ponadto, jeżeli zdecydujemy się odnaleźć na własną rękę jego ostatni skarb, okaże się, że ten rzeczywiście był tak oznaczony. Istnieje wiele przesłanek świadczących o tym, że nasz główny bohater Marvin to ta sama osoba, co magnat Blizna z Gothica 1. Przede wszystkim w przypadku każdego zakończenia oprócz tego, gdzie udaje nam się uratować Jorna, Marvin zostaje ostatecznie zesłany do Górniczej Doliny. W trakcie rozgrywki pojawia mu się też w pewnym momencie blizna na twarzy, taka sama jak u magnata. Przed zesłaniem do kolonii karnej Roderick wręcza nam miecz Volkera, który wygląda tak samo jak miecz blizny. A podczas ostatniego przerywnika filmowego, po zaprezentowaniu nam konsekwencji podjętych przez nas decyzji w grze, Marvin rozmawia na statku z więźniem, który posiada taką samą twarz jak Gomez i mówi głosem Gomeza. Swoją drogą, pomimo że ten głos faktycznie należy do tego samego aktora dubbingowego, który zdubbingował Gomeza w grze, w rzeczywistości jest to tekst wypowiedziany przez szkodnika Mordraga w Gothicu 1, któremu głos podkładał ten sam aktor. No to jesteś. Wygląd i imię Jorna, brata głównego bohatera, nawiązują do jednego z twórców Gothica, Bjorna Pankratza. Ciekawym easter eggiem jest również zlecana nam przez Rite misja związana z Neckiem. W pierwszym Gothicu znajdujemy ciało obozowego strażnika, a przy nim naszyjnik podpisany imieniem Neck. Na Archolos możemy owego Necka spotkać. Mamy też styczność z jego naszyjnikiem i spotykamy go, jak walczy ze swoimi pogromcami z Gothica 1, kretoszczurami. Myślałem, że wyzionę tu ducha. To by był wstyd umrzeć zagryzionym przez kretoszczury, co nie? Pojawiająca się w Silbach postać Garnka może nawiązywać do znanego z pierwszego Gothica Wrzoda. Rozmowa z Garusem, strażnikiem miejskim na murach przy stoczni, jest aluzją do Garusa z Mass Effect 2. Kim jesteś? Czy możemy poczekać z tą rozmową? Jestem w trakcie pewnych kalibracji. W lesie na wzniesieniu przy mieście możemy spotkać dziwnego jegomościa o imieniu Brat. Kolejna ukryta przy wodospadzie jaskinia znajduje się niedaleko Wilczego Leża. Do Dużego Bena możemy dostać się prędzej niż pozwoli nam na to fabuła. Co ciekawe, rozmowa z nim potoczy się w podobny sposób jak z Gomezem w pierwszym Gothicu, gdy za szybko przyjdziemy zaoferować nasze usługi. Przyjście tutaj było zwyczajną głupotą. Do innej ukrytej jaskini, która tym razem nie znajduje się za wodospadem, musimy dopłynąć. Jest umiejscowiona niedaleko ustronia żeglarzy i znajduje się w niej mnóstwo interesujących rzeczy, takich jak ciało wielkiego martwego demona czy szkielet cieniostwór. Polecam poeksplorować. Jeszcze jednego, nie do końca ukrytego na murach miejskich strażnika, możemy znaleźć też niedaleko pracowni alchemika Herschlika. Co ty tutaj robisz? A tak się rozglądam. Na terenie posiadłości Volkera możemy znaleźć w kilku miejscach pozostałości po prawdopodobnie jego nieudanych interesach. Obok klasztoru magów wody, pod wodą znajduje się zatopiony wrak, a przy nim mnóstwo cennych przedmiotów. Tuż przy twierdzy Vardal możemy znaleźć dwa ukryte ciała i obie te postacie mają przy sobie ciekawe przedmioty. A wiedzieliście, że na tej wyspie znajdziemy rozbitkę i odblokujemy osiągnięcie poza światem? Podbiegający do nas sprintem miłośnik gier, chcący zagrać z nami w papier, kamień, nożyce, może być aluzją do Roka Lee i jego mistrza Gaja z Naruto. Rozmowa z baranem Bruce jest nawiązaniem do rozmów z owcą Betsy w Gothicu 2. Jeśli kupimy w 2 od Pepe wystarczająco dużo owiec, dowiemy się, że barany nazywa on Bruce. Poza tym Marvin wita się z baranem w taki sam sposób jak bezimienny z owcą. Tą ciekawostkę można by podpiąć pod zwykłego Gothica 2, ale nie powiedziałem o tym w tamtym odcinku, więc powiem teraz. Tak się składa, że jeżeli nauczyliście się akrobatyki, to przytrzymując jednocześnie klawisze A, D oraz klawisz skoku, będziecie się poruszać tak zwaną żabką, co wydaje się być najszybszym sposobem poruszania w grze. Odpowiedź, jaką możemy wybrać po tym, gdy wyjątkowo podejrzany mężczyzna zapyta nas o nasze zdanie na temat legalizacji bagiennego ziela, nawiązuje do starego hitu polskiego internetu. A komu to potrzebne? A na co?
Cóż, zapomnij, że pytałem. Podczas eksplorowania ruin Vardal możemy natknąć się w ciemności na straszaka w postaci wysokiej kobiety z rękoma sięgającymi ziemi. Gdy do niej podejdziemy, zniknie. U Ernesto możemy znaleźć książkę, której treść, a raczej nazwa pewnej potrawy w niej zawarta, nawiązuje prawdopodobnie do kulinarnego kanału na YouTube Nerd's Kitchen. Występująca w grze książka pod tytułem Kroniki Myrtany może swoją treścią nawiązywać do konfliktu, jaki miał niegdyś miejsce w zespole tworzącym moda oraz przedstawiać w postaci przenośni powstawania kronik. Jeżeli nie wykonywaliście zadania związanego z In Extremo przy pomocy Huxleya, to możecie o tym nie wiedzieć, więc ja wam to powiem. W Mrocznych Tajemnicach znajduje się ukryte pomieszczenie będące pracownią owego królewskiego gwardzisty. Zarządca Aremy Proximo z Przystani Łotrów jest oczywistym nawiązaniem do filmu Gladiator. Zadanie Złotej Nosy oraz imię ich twórcy, Mures, są aluzją do gotikowych Oscarów nazywanych Złotymi Inosami, czyli nagród za najlepsze gotikowe machinimy na YouTube, które wymyślił użytkownik o nazwie Moras, jeśli tak się to czyta. Jeżeli przechodząc grę w celu uzyskania ukrytego zakończenia wypijemy lekarstwo dla Jorna, ale już po dostaniu się do pomieszczenia, gdzie go znajdujemy, Marvin i tak da mu lekarstwo podczas rozmowy z nim. Bardzo ciekawym easter eggiem w tej modyfikacji jest zadanie dla cheaterów. Jego nazwa wzięła się z tego, że żeby rozwiązać pewną zagadkę, musimy używać kodów. Zacznijmy od tego, że nad bramą do świątyni na bagnach, tej związanej z mieczem kluczem, o której mówiłem na początku filmu, znajduje się skrzynia, do której dostaniemy się jedynie używając F8, a w owej skrzyni znajduje się pewna notatka. Przy okazji zbierania notatki usłyszymy przerażający, ostrzegający nas głos. Notatka zdaje się nie mówić tam zbyt wiele, ale okazuje się, że tekst znajdujący się na górze notatki jest końcówką linka, którą musimy dokleić do youtube.com/watch, znak zapytania małe v równa się. W ten sposób znajdujemy tajemniczy, trochę creepy film z kronik na YouTube, który jest dalszą podpowiedzią do zagadki. No i podczas rozwiązywania tajemniczej misji natrafiamy na kilka takich notatek i kilka zagadek powiązanych z kilkoma filmikami, ale opowiadanie o tym zajęłoby mi 10 minut, a świetny film o rozwiązaniu całej zagadki zrobił użytkownik o nazwie Tulipanów. Więc jeżeli nie chcecie sami spróbować jej rozwiązać, to w opisie filmu znajdziecie link do filmu Tulipanowa prezentującego rozwiązanie tej zagadki. Jedna z odpowiedzi alchemika Herschlika na pytanie co słychać nawiązuje prawdopodobnie do kamieni ogniskujących odpowiedzialnych za stworzenie magicznej bariery w Gotiku 1. Podczas misji związanej z przemytnikami, jeśli odpowiednio poprowadzimy dialog, pewien robotnik ze stoczni nawiąże podczas dialogu do starego hitu polskiego internetu, tego na którym pewna dziennikarka tłumaczyła wykolejenie, mówiąc, że szyny były złe itd. W Vardal jest podobne pomieszczenie do tego harnasiowego z kanałów. Ściany tego pomieszczenia przypominają jednak bardziej jakieś jelita. Tekst, który słyszymy od Marty z Silbach, nawiązuje do słynnego a gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Pod domem Herschlika możemy trafić na rozmawiających ze sobą alchemika i podróżnika, a treść ich rozmowy nawiązuje do wiralowego filmiku o sprzedawcy mikstur. Alchemiku, mówię ci, że wyruszam. I chcę tylko twoich najsilniejszych eliksirów. Nie poradzisz sobie z moimi eliksirami. Są dla ciebie za mocne. No i czas na ostatnią ciekawostkę. Może to po prostu przypadek, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że twarz dużego Bena była inspirowana twarzą Chucka Norrisa. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Zapraszam was też do obejrzenia moich filmów prezentujących 100 ciekawostek o Gotiku 1, 2, 3, czy wszystkich częściach Wiedźmina i GTA San Andreas. Możecie też zacząć wspierać mój kanał lub wbić na mojego Discorda, Instagrama i TikToka. Na razie.